O odwołaniu Piotra Rachwalskiego z funkcji prezesa Kolei Dolnośląskich mówiło się w momencie zawiązania w sejmiku koalicji rządzącej. Rada Nadzorcza Kolei Dolnośląskich zmianę tłumaczy tym, że regionalny przewoźnik kolejowy należący do samorządu województwa staje przed nowymi wyzwaniami. Chcemy otwierać nowe połączenia. Przykładem jest na przykład Lubin, który po kilkunastu latach dostanie połączenie kolejowe i to szybkie, bo do Wrocławia dojedziemy w godzinę 15, w godzinę 10, a może i szybciej. Będzie kilkanaście, 11 czy tam 12 połączeń. Damian Stawikowski od lat jest bliskim współpracownikiem Roberta Raczyńskiego, piastującym m.in. funkcję sekretarza miasta Lubina. Zasiada także w zarządzie powiatu lubińskiego. Wcześniej był prezesem miejskiej spółki RTBS. Z wykształcenia jest prawnikiem.